Dzień dobry, nazywam się Marek Wierzbicki. Jesteśmy na mojej plantacji, którą założyłem w 2016 roku. Wsadziłem wtedy 500 sztuk, czyli 1 hektar. W tym roku dosadziłem jeszcze drzewek do 1,5 hektara. Wiosną w tym roku przyciąłem na wysokość 5 cm. Do tego czasu, od maja, urosły tak jak widać. Stoimy przy drzewie, które wielokrotnie już pojawiały się na zdjęciach i filmach. W maju drzewo zostało przycięte przy samej ziemi. W sierpniu, tym mierzyliśmy, miało 2,20, teraz ma 3,40. Cięcie pielęgnacyjne przyspiesza wzrost drzewa. Drzewo rośnie w innym pokroju. Jest grubsze, szybciej drewnieje, rośnie prosto, jest smukłe. Tutaj doskonale widać, jak cięcie wpływa na wzrost roślin. Przed przycięciem mieliśmy drewno takiej wysokości, pewnie około 70 cm. No i po przycięciu odrosło, tak jak widać, pewnie do 2,5 metra. Widzimy tutaj przycięty pień z zeszłego roku, czyli przycięty w maju. W tym roku od maja odrosło i ma już znacznie większą średnicę. Podejrzewam, że około dwukrotnie. Możemy to zmierzyć. To ma 5 cm. Tu około, tak jak podejrzewałem, około 10 i pewnie około 30 cm średnicy. Stosowałem nawozy NPK 6-20-30 wczesną wiosną. Później posypałem saletrę amonową na części, a na części rozlałem RSM. Oba te nawozy miały bardzo podobny efekt, nie widziałem różnicy. Drugą dawkę zastosowałem nawóz kompleksowy, który ma azot, fosfor i potas zbilansowany oraz dodatkowo magnez, wapń, cynk i jeszcze inne mikroelementy. Wydaje mi się, że to nawożenie jest bardziej efektywne. W przyszłości zamierzam w ten sposób nawozić moją plantację. Drzewa przygotowują się do zimy, zmienił się pokrój, liście stają się kruche, stąd widać niektóre połamania, zniszczenia przez wiatr. To następuje teraz jesienią, gdy mamy silne porywy wiatru, jednakże to w niczym nie szkodzi we wzroście. Jesteśmy na drugiej części plantacji. Są tutaj rośliny, które mają od 1,5 metra do ponad 3. Jest tu zdecydowanie słabsza gleba, szósta klasa. Jak widać, nawet chwasty nie za bardzo chcą rosnąć. O, tu widać piach, jaki mamy. Jest klasa szósta. Nawożenie podobne jak na poprzedniej, pielęgnacja też taka sama, posadzone w 2016 roku, przycięte w maju 2017 tego roku. Szanowni Państwo, plantacja, na której jesteśmy, jest plantacją referencyjną. Przyjeżdżają tutaj plantatorzy, potencjalni plantatorzy, ludzie, którzy zamierzają uprawiać oxytree. Mieści się ona w Starej Zblisze, w północnym Mazowszu, województwo mazowieckie. Zachęcam serdecznie do odwiedzin. Póki jeszcze liście nie spadły, na razie można jeszcze dotknąć liści, zobaczyć, jak rośnie, jak wygląda uprawa w praktyce. Chętnie opowiem, odpowiem na każde pytanie. Podzielę się własnym doświadczeniem. Nie uniknąłem błędów, o których chętnie opowiem, oraz udzielę wszelkich wskazówek.